Szczęść Boże, coś wam powiem. Jak to pięknie brzmi. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy. Znaleźliśmy skarb, który był ukryty. Słyszałeś kiedyś takie słowa od innego człowieka? Domyślam się, że nie. Bo jakoś tak wychodzi, że nie mówimy o Jezusie, że znaleźliśmy skarb. Więcej jest w nas postawy Natanaela, który mówi: a co może być dobrego z Nazaretu? Co może być dobrego w Bogu, w Kościele, w wierze? Już to tylko zwykłe bajki. Czasem pod filmem tutaj ktoś napisze w komentarzu, że wciskam kit, że któryś z ewangelistów to fantasta, albo że w ogóle nasza religia jest zakłamana. Takie prawo mają ludzie, by sobie myśleć, co chcą. Skoro jednak jesteś tutaj i słuchasz moich przemyśleń, to wiem, że chcesz spojrzeć trochę inaczej na życie. Kiedy Natanael stał pod figowcem i przyszli do niego koledzy, którzy powiedzieli: znaleźliśmy Pana, on nie był przekonany. Kiedy usłyszał: chodź i zobacz, zmienił swoje podejście. Święty Grzegorz z Nyscy pisze: na to zaproszenie Natanael, opuściwszy biblijny figowiec, którego cień zasłaniał mu światło, dotarł do tego, który sprawił, że uschły liście figowca niepłodnego. Z tego powodu słowo o nim zaświadczyło, bo był prawdziwym Izraelitą. Można się zrzymać, że ludzie z określonego rejonu są dziwni, bo patrzymy na nich ze swojej pozycji. Nazaret nie był jakoś szczególnie uprzywilejowany, a jednak chęć poznania człowieka, o którym mówi przyjaciel, zwycięża. Natanael poszedł nieświadomy niczego. On pewnie niczego nie zakładał, a jednak jego pierwsze spotkanie z Jezusem okazało się momentem jego powołania. Tak czasem jest, że idziemy na jakieś wydarzenie bez przekonania, a później mówimy, że dobrze się stało, iż tam się znaleźliśmy, bo byśmy żałowali. Nastawiamy się negatywnie wobec tego, co może odmienić nasze życie, jeśli tego nie znamy. Filip, stojąc pod figowcem, może stał w swoim ulubionym miejscu, gdzie był cień, mógł widzieć przechodzących ludzi, ale i on był także w zasięgu wzroku samego Boga. Każdy z nas jest w tym zasięgu. Czasem, żeby doświadczyć tego wzroku, potrzebujemy przyjaciela, który nas zaprosi i przekona, że warto iść krok dalej. Warto ruszyć się ze swojego ulubionego i bezpiecznego miejsca i pójść w nieznane. Papież Franciszek powiedział, jak powinniśmy przychodzić do Pana? Właśnie tak, w prawdzie o naszej grzeszności, z zaufaniem, ale też z radością, bez makijażu. Nigdy nie powinniśmy się malować przed Bogiem. Mamy być prawdziwi. Tylko co oznacza prawdziwi? Przed Piłatem Jezus postawił pytanie, cóż to jest prawda? To, o czym jestem przekonany? To, o czym mówią inni? Tych prawd jest wiele, ale która jest właściwa? Ta, która najbardziej na mnie działa i sprawia, że przestaję się lękać i udawać. Ta właśnie sprawia, że mogę być sobą. Mamy swoje słabości, ale to normalne. Mamy swoje przyzwyczajenia, ale one stanowią o naszym charakterze. Ważne, żeby żyjąc po swojemu, nie wyrządzać krzywdy innym, a zarazem mieć jakiś pożytek duchowy dla siebie, który sprawi, że moje doznania bliskości Pana będą pozwalały mi powiedzieć spotkanym ludziom: spotkaliśmy tego, o którym mówiły Pisma. Warto więc, zgodnie z myślą świętego José María Escrivy, szukać Chrystusa, znaleźć Chrystusa, kochać Chrystusa. Z Panem Bogiem.